Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. 10 czerwca 2024 roku Polska i Stany Zjednoczone zawarły tak tzw. Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania manipulacji informacjami przez państwa trzecie. Uroczystość odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przy Alei Szucha w Warszawie i przy podpisaniu dokumentów. Wziął udział pełnomocnik szefa polskiego MSZ, pełnomocnik do spraw przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej, pan Tomasz Chłoń, oraz specjalny wysłannik i koordynator Global Engagement Center Departamentu Stanu USA, James Rubin. W tym dokumencie, w tym porozumieniu oba kraje potwierdziły swoje zobowiązania do, jak to określono, przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej, do zwiększania kosztów do zwiększania kosztów dla dezinformatorów na drodze sankcji i innych wspólnych działań. Sta, Polska i Stany Zjednoczone mają w tym momencie za zadanie usprawniać wymianę informacji na temat różnych zagrożeń dezinformacyjnych, zagrożeń związanych z obcą z ingerencją, manipulacją informacjami, itd. Tak tak Bardzo interesujące jest natomiast oświadczenie, informacja, która pojawiła się tego samego dnia. W biurze Rzecznika Prasowego Departamentu Stanu USA. Zostało to opublikowane i na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu, i na stronie ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. I z tej notki medialnej możemy się dowiedzieć, że w ramach tego szeroko rozumianego porozumienia o zwalczaniu dezinformacji Polska i Stany Zjednoczone wspólnie uruchomiły, jak to określono, nową ukraińską grupę. Łączności z siedzibą w Warszawie, której zadaniem ma być, to jest cytat, wspieranie Ukrainy w walce z agresją Rosji w przestrzeni informacyjnej. W tym komunikacie Departamentu Stanu możemy przeczytać także, że celem nowo powołanej grupy ma być, jak to określono, przeciwstawianie się zwodniczym narracjom i, cytuję, wzmocnienie uczciwych relacji na temat odporności i odwagi Ukrainy w obliczu agresji. Rosji. Koniec cytatu. Krótko mówiąc, Ukraińska Grupa Łączności ma zwalczać różnego rodzaju kłamstwa, manipulacje, jak to określono, dezinformacje i wspierać obronę Ukrainy w, wa w walce informacyjnej. Co ciekawe, James Rubin, właśnie specjalny wysłannik i szef Global Engagement Center w Departamencie Stanu, to człowiek, który jest niezwykle istotną figurą, jeśli chodzi o amerykańską walkę, walkę informacyjną. I też warto zauważyć, że w skład tej grupy, oprócz Polski i Stanów Zjednoczonych, mają wejść Ukraina, Kanada, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa. Litwa i Słowenia. W pracach tejże grupy uczestniczyć ma także przedstawiciel dowództwa NATO i przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli właśnie tej komórki odpowiedzialnej za dyplomację Unii Europejskiej. W sumie w MSZ w Warszawie, gdzie ma być siedziba Ukraińskiej Grupy Łączności, ma na stałe przebywać około 10 osób. James Rubin, doświadczony amerykański dyplomata, tak jak już wspomniałem, zaangażowany w szereg operacji informacyjnych realizowanych przez Departament Stanu USA, stwierdził, cytuję, że Warszawa jest idealnym partnerem dla tej inicjatywy, ponieważ Polska i Stany Zjednoczone poważnie traktują zagrożenie dezinformacją. Koniec cytatu. Jego zdaniem Ukraińska Grupa Łączności powstała z inicjatywy Amerykański, a strona polska miała się na nią bardzo chętnie zgodzić. Przy okazji wyraził swoje ubolewanie, że i Waszyngton i Warszawa dosyć późno wspólnie miały się włączyć w walkę z szeroko rozumianą dezinformacją, co należy odczytywać, że dosyć późno zdecydowano się na stworzenie osobnej komórki właśnie na terytorium państwa polskiego, bo to właśnie na terytorium. Polski na terytorium Warszawy i msz ma ta komórka funkcjonować. Natomiast warto przyjrzeć się pokrótce, czym jest, czym jest ten Global Engagement Center, na czele którego stoi Rubin. Jest to komórka, która była wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych oskarżana o różnego rodzaju niedopuszczalne działania cenzorskie, a zwłaszcza atakowanie konserwatywnych mediów. W grudniu 2023 roku do jednego z amerykańskich sądów wpłynął pozew przeciwko Departamentowi Stanu za stosowanie przez Global Engagement Center swoistej cenzury dwóch prawicowych tytułów: The Federalist i Daily Wire. W tym pozwie możemy przeczytać, że Global Engagement Center, ta komórka kierowana przez Jamesa Rubina, finansowała i wspierała, wspierała różnego rodzaju inicjatywy. Tylko teoretycznie walczące z dezinformacją, a tak naprawdę, tak naprawdę stosowała różnego rodzaju dyskredytacje, techniki dyskredytacyjne wobec tytułów nieprzychylnych dla administracji Joe Bidena. Głównie były to tytuły prawicowe, oprócz tych wspomnianych przeze mnie na przykład jeszcze Reason Magazine czy New York Post. W amerykańskich mediach coraz częściej wypływają informacje na temat kulisów funkcjonowania komórki kierowanej przez Jamesa Rubina. Mówi się o finansowaniu, o promowaniu, o testowaniu także nowych usług. Mających na celu no, tłumienie, tłumienie wolności słowa, tłumienie wolności prasy. Mówi się o różnego rodzaju technikach dyskredytacyjnych, o czym już wspomniałem. Chodzi o tłumienie określonych przekazów informacyjnych, i to w mediach tradycyjnych, i w mediach społecznościowych. Tworzone są różnego rodzaju czarne listy, listy wykluczenia. To wszystko wpisuje się w kulturę wykluczenia, w cancel culture, bardzo mocno występującą właśnie w Stanach Zjednoczonych stosuje się różnego rodzaju etykietowanie względem organizacji i ludzi. Mówi się o nich, że są niewiarygodni, jeśli właśnie nie sprzyjają określonym przekazom, płynącym, na przykład z Białego, z Białego Domu, czy z innych istotnych ośrodków decyzyjnych w Stanach Zjednoczonych. Tutaj widać, że mamy. Do czynienia z próbą przeniesienia pewnych wzorców, pewnych standardów, które występują w Stanach Zjednoczonych na grunt polski. W mojej ocenie, ta cała sytuacja, stworzenie tej ukraińskiej grupy łączności, to nic innego jak kolejny bardzo, ale to bardzo duży, powiedziałbym wręcz krok milowy, jeśli chodzi o wprowadzenie nowej cenzury w mediach w Polsce. W mojej opinii mamy do czynienia z kontynuowaniem pewnego procesu rozpoczętego po 24 lutego 2022 roku, który to proces wykorzystując pretekst wojny na Ukrainie ma na celu ograniczenie wolności. Słowa, wolności prasy, wolności także mediów społecznościowych. Ta nowelizacja kodeksu karnego, którą obserwowaliśmy w ubiegłym roku, którą omawiałem także w podcaście geopolitycznym, wprowadzenie odpowiedniego dziewiątego konkretnie paragrafu do artykułu 130 mówiącego o karaniu za dezinformację, to jest swego rodzaju taka pałka na niezależność, na niezależność dziennikarzy, na niezależność intelektualistów, na wolność słowa. Pojęcie dezinformacji jest pojęciem niezwykle pojemnym. Tworzy się swego rodzaju w ogóle pseudonaukę o dezinformacji, ilu badaczy, ilu naukowców tyle definicji samej dezinformacji, tej sam, sam kodeks karny nie definiuje. Tego, tego pojęcia, i jak widać, ma być to wygodna pałka na tych wszystkich, którzy myślą inaczej niż władza. Jeżeli ktoś prezentuje inne, odmienne poglądy niż te narzucane przez system, no, będzie, jak to mówią Amerykanie, kancelowany, będzie wykluczany najpierw z debaty publicznej, a pewnie z czasem dojdzie do różnego rodzaju sankcji karnych. To, że jest to ściśle skorelowane, z działaniami na rzecz wsparcia Ukrainy, też jasno pokazuje, jakie poglądy będą pożądane przez władze, a jakie nie w przestrzeni publicznej. Tworzy się swego rodzaju takie orwellowskie Ministerstwo Prawdy. Dziś wszelkiego rodzaju działania cenzorskie będą nakierowane na ludzi, którzy sprzeciwiają się bezwarunkowemu wspieraniu Ukrainy, ale nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że w przyszłości tego typu działania, tego typu już stworzone struktury, tego typu system będzie skutecznie stosowany wobec tłumienia wolności słowa w innych obszarach i narzucaniu określonych. Ram określonych, określonego przekazu także w sferach życia społecznego, zupełnie innych niż kwestie wojny czy kwestie geopolityki. Moim zdaniem także w kwestiach obyczajowych, w kwestiach, hmm, kwestiach tego, czy istnieją na przykład dwie płcie. Kwestionowanie tego, że istnieją dwie płcie męs męska i żeńska, może podlegać cenzurze w przyszłości, to że zresztą zgodnie z tymi standardami, które płyną z zachodu. Widzimy zresztą, jak to się, jak to wygląda, jak to się kształtuje. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pod pretekstem zwalczania dezinformacji rosyjskiej będzie nakładana nowa cenzura, nowy, nowy system. Wartości czy antywartości, jak to woli, nowy system antykultury, który będzie właśnie w ten sposób w przyszłości forsowany. Dziękuję Państwu za uwagę.